Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale nieplanowanym, ponieważ coś się u mnie zmieniło i chciałem wam o tym opowiedzieć, bo udało mi się wyciągnąć również pewne wnioski. Także myślę, że to również będzie ciekawe. Tutaj mam już zaparzoną kawę, także możemy luźno, fajnie pogadać, więc nie przedłużając, przechodzimy do tematu tego właśnie odcinka. Jak widzicie, jesteśmy w moim pokoju, możemy sobie na spokojnie porozmawiać. Pierwsze, co mam wam do powiedzenia i przekazania, i co jest zresztą głównym tematem tego odcinka. Zacząłem się wysypiać, tak, i chodzę spać o regularnej porze, codziennie, nieważne czy to jest weekend, czy to jest środek tygodnia, nie ma to kompletnie znaczenia. I spokojnie, nie będę wam tu klepał jakichś regułek, nie wiadomo czego, jakie to korzyści daje i tak dalej. Powiem po prostu, co zmieniło się w moim życiu, co ja zauważyłem i jaki jest efekt tego wszystkiego. Nie zanudzając was, lecimy z tym, dlaczego ja w ogóle tego spróbowałem. Także, dobra, dwa argumenty, które przemówiły za tym wszystkim. Pierwszym z nich i najważniejszym było to, że po prostu mój organizm szybciej się regeneruje po treningu, między jednym a drugim treningiem, także to w moim przypadku było chyba najważniejsze. Drugim takim argumentem było to, że po prostu sen jest mega ważny w naszym życiu i to się tyczy naszego funkcjonowania na co dzień, naszych emocji, ale to zaraz też o tym opowiem już, jak będę mówił, co zauważyłem, jakie zmiany w ogóle tutaj dostrzegam po tym wszystkim. To zaraz do tego przejdziemy. No to takie w sumie dwa argumenty główne, które tutaj przemówiły. Co się konkretnie zmieniło i po jakim czasie zauważyłem efekt. Słuchajcie, zanim wam opowiem już o efektach i tak dalej, co to daje, to muszę wam tu wspomnieć o jedynym problemie, jaki napotkałem. Szczególnie na początku, przez pierwsze dwa dni. A więc chodzi o to, że ja byłem osobą, która chodziła późno spać. Była to godzina, nie wiem, 23, 12 bądź 1 w nocy. No więc sami przyznacie, że to późne pory. A więc pierwszy taki jedyny problem, jaki tutaj napotkałem, to było to, że po prostu nie potrafiłem od razu usnąć po położeniu się. I ja wam tutaj o tym mówię, żebyście nie byli też jakoś, nie wiem, rozczarowani, albo żebyście się szybko nie zniechęcali też do tego. Bo jeśli jesteście, bądź prowadzicie taki podobny tryb życia, jak ja prowadziłem jeszcze dwa tygodnie temu, no to jestem praktycznie przekonany, że też z takim czymś się spotkacie. Bo to jest normalne, organizm już jest przyzwyczajony do tej pory snu, którą macie teraz, a żeby przestawił się na tą, którą chcecie osiągnąć, no to potrzeba troszkę czasu. U mnie to zajęło dwa dni, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało u was, także to tyle tak naprawdę z problemów, jakie tutaj napotkałem. No i lecimy teraz już z efektem. No to tak, podzieliłem to sobie na dwie części. Trening i życie takie prywatne. Jeśli chodzi o trening, tutaj zauważyłem dużą zmianę w szybkości regeneracji. Dużo szybciej się regeneruje i nie ukrywam, że na tym mi w sumie najbardziej zależało. Drugim takim tutaj podpunktem, który mogę, że tak powiem, dopisać, jest to, że moja praca na treningu była dużo bardziej efektywna niż miało to miejsce dwa tygodnie temu. Jeśli natomiast chodzi o życie prywatne, tutaj zmieniło się to, że mam dużo więcej energii i myślę, że to już możecie na tym filmie zobaczyć. I będzie tak z każdym następnym filmem, bo nie zamierzam z tego rezygnować i dalej to po prostu ciągnąć. Także drugim takim podpunktem tutaj, czyli w życiu prywatnym, będzie to, że dużo mniej rzeczy mnie potrafi zdenerwować. I to już też było zauważalne, myślę, na początku, w drugim dniu. I tutaj mam na myśli jakieś takie pierdoły, które wcześniej mnie potrafiły zdenerwować, wyprowadzić z równowagi. A teraz to w ogóle nie ma znaczenia, a jeśli ma, to już w jakimś naprawdę niewielkim stopniu. Trzecią taką rzeczą tutaj, to jest to, że mam właśnie ta energia, o której wspomniałem, to się w sumie połączy z tym pierwszym. Bo wcześniej, kiedy jeszcze nie stosowałem tego, byłem taki zmęczony, pomimo tego, że na przykład nic nie zrobiłem. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale teraz już tego nie ma. Także to jest też, myślę, na plus, dlatego wam to mówię. No i w sumie to takie główne tutaj efekty, które udało mi się zobaczyć. No i czekam na to, co u was się stanie, jeśli zaczniecie to stosować. A naprawdę wam to polecam. Jeszcze mam wam tutaj jedną kwestię do przedstawienia.
Mianowicie chodzi o to, że nie możecie też się ograniczać do tego, że nie wiem, codziennie tak chodzicie spać, macie to już narzucone z góry i tak dalej. Bo ja rozumiem, że nie wiem, zdarzają się jakieś urodziny znajomego, kolegi, rodziny, nieważne. Chcecie się z kimś spotkać, okej, ja też mam na przykład sobotę taką, że wyjdę i po prostu później, tak? Później się kładę spać. Ale to nie jest każda sobota, tylko to jest jedna sobota na ileś tam weekendów. Nieważne. W każdym razie wiem też, że nie każdy ma możliwość, nie wiem, bo pracuje i tak dalej, ale nakłaniam was nawet do tego, żebyście z tego spróbowali w takim dniu, w którym po prostu możecie, w którym macie taką możliwość, bo jak widzicie, u mnie to naprawdę fajnie działa i wiem, że u was to również będzie fajnie działało, a tak naprawdę nic na tym nie stracicie, jeśli nawet spróbujecie. I to tyle. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się taki spodobał, no bo jest trochę inny niż poprzednie, ale myślę, że ta pozytywna energia tutaj już zostanie. Także ja się z wami żegnam, wy zostawcie łapę w górę i napiszcie komentarz, jeśli zaczęliście to stosować i coś to zmieniło w waszym życiu. Będzie mi bardzo miło. No dobra, jeśli ktoś jest też nowy na tym kanale, zasubskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco, a mnie to zmotywuje do dalszego nagrywania. Także ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!